Cześć, witam was w kolejnej dodzi już części Limbo. Zaczynamy na tym wózku, na którym skończyliśmy część pierwszą i lecimy. Wchodzimy po drabince, łapiemy się liny i wprawiamy w ruch ten cały mechanizm. Następnie musimy z powrotem wbiec na wagonik i zdążyć złapać tą linę. Teraz się musimy bujnąć i zrobić to samo z drugą liną. Jak widzicie, to ma to wpływ na te oto dwie, takie, wygląda to na jakieś betonowe czy żelazne zapory, które są podwieszone na tych linach i po prostu było to konieczne, aby móc przejść dalej. To, co właśnie skapło nam na główkę, to jest... Nie wiem, co to jest, ale jest to coś takiego, co reaguje na światło. Prowadzi nas najpierw w lewo do najbliższej dużej wiązki światła. Później pod wpływem tej wiązki światła zmienia nam kierunek. I idziemy do drugiej wiązki światła. A zjadają to takie stworki, które wiszą sobie na drzewach. Załóżmy, że są to nietoperze. To coś jest o tyle niewygodne, że nie możemy w momencie, gdy mamy to białe coś na głowie, nie możemy sterować naszym limbo. Jedyne, co możemy zrobić, to przyspieszyć jego chód albo podskoczyć. I tutaj trzeba pomóc naszej, no powiedzmy, że jest to żaba. Nasza żabka tak jakby w podziękowaniu za to pobiegnie do mechanizmu, który mieliśmy wcześniej i zacznie biegać w kole, a my będziemy mogli pociągnąć za chwilę i przez chwilę przytrzymując ją, będziemy mogli włączyć deszcz. Następnie wracamy do miejsca, gdzie stała sobie nasza żaba. Wskakujemy na taką jakby skarpę i wskakujemy do dołu, który napotykamy celem przesunięcia tej, załóżmy, tarczy na mniej więcej środek i po wyjściu musimy wskoczyć na tą linę celem tym trzasowej naprawy ciągu, celem napełnienia tego zbiornika wodnego, że tak powiem. I następnie, korzystając z tej tarczy, którą przeciągnęliśmy, przeskakujemy ten zbiornik i idziemy dalej. Tutaj trzeba się na to wdrapać. Mamy tutaj skrzyneczkę, którą trzeba kawałek przepchnąć i postawić ją... O, właśnie w tym miejscu. Następnie idziemy zrobić małą powódź. Powódź robimy poprzez przeciągnięcie przekładni. Z tym, że w momencie, gdy robimy powódź, musimy dość szybko spierdzielać na drabinkę, ponieważ woda dość szybko się podnosi. Następnie wskakujemy na skrzynkę, która uniesie się pod napałem wody Gdy podniesiemy się na wysokość drabinki, trzeba na nią wskoczyć, wejść na takie jakby piętro i przeciągnąć sobie drugą skrzynkę. W momencie, gdy woda zacznie nas zalewać, trzeba podskoczyć na pokład i wskoczyć właśnie w to miejsce i odciągnąć zasuwę. Balonik w momencie, gdy zostanie przykryty w całości wodą, zerwie się z łańcucha i wyskoczy. Tak jak właśnie w tej chwili, trzeba w tym momencie zamknąć zasuwę i przepchnąć balon maksymalnie na prawo, a samemu uciekać do drabinki po lewej, zanim woda nas utopi. No, w tym akurat tutaj mi się to nie udało za bardzo, ale mniej więcej o to chodzi w tym etapie zagadki, w tym etapie poziomu. I właśnie tak to miało wyglądać. Teraz musimy stanąć na takiej jakby skrzynce, która zostanie uniesiona przez balon. I w momencie, gdy uznamy, że doskoczymy, skaczemy na dalszy kawałek, na razie jeszcze suchej przestrzeni. Tutaj musimy przesiąść silnie, ale nie uciekać od razu, tylko zacząć, aż poziom wody na górze się wyrówna i zamknąć obieg. Gdy już to zrobimy, wchodzimy po drabince i doskakujemy do kolejnej dźwigni, która opuszcza nas ten blok, który z kolei powoduje, że ten mniejszy blok obok po prawej unosi się na wodzie, wskakujemy na niego i wspinamy się i lecimy dalej. Tu mamy kolejną zagadkę związaną z tym białym czymś. Tu dojść właśnie jest to, żeby zanim spadnie nam ta na łeb, zdążyć przeciągnąć skrzynkę maksymalnie do lewej. I dopiero później pozwolić, żeby to białe coś spadło nam na łeb, każąc nam iść w lewo w stronę światła. Gdy już dojdziemy do światła, to coś nas zawróci w prawo. Musimy przejść po rurociągu tutaj i w pewnym momencie rurociąg się przerwie, powodując kolejną powódź, a my musimy zdążyć wskoczyć na kawałek rury, co mi się w tej chwili nie udało, ale za chwilę zobaczycie, jak to ma wyglądać. Wiązkę światła powoduje, że nasz Limbo zmienia kierunek chodu w prawo. Wspinamy się troszkę, żeby się ewentualnie nie utopić. Wskakujemy na skrzynkę. Znowu odwraca nas w lewo, tylko tym razem wskakujemy na pierwszą drabinę, przeskakujemy na drugą. Nachodzimy na jej szczyt i czekamy, aż dojdzie do nas poziom wody. Razem z poziomem wody dojdzie do nas kawałek góry, na którą musimy wskoczyć. Ale musimy zrobić to dopiero wtedy, gdy będziemy pewni, że damy radę przyjść na na stały grunt i nie nadzieje mi się o nic po drodze, ponieważ gdy skoczymy, to nie będziemy się zatrzymać. Dopiero teraz w tym momencie te schodzi uwalniają nas od tego białego czegoś. Tutaj mały skok, jest to dość szeroko, ale na tyle jest to obliczone tak, że damy radę tam doskoczyć. Mały ześlizg. Wchodzimy na rynę. Rynna się oderwie od ścian, ale spokojnie, nie ma co panikować. Oderwiemy się kawałek razem z nią i spokojnie doskoczymy na dach. Chyba. To jest chyba dach. Tutaj mamy napis hotel, on jest pod napięciem. Musimy wyczuć pewną odległość, mniej więcej będzie to taka odległość jak w tej chwili. I w momencie, gdy zacznie się palić litera H, musimy zobaczyć na zbiór. I jeżeli wszystko zrobimy dobrze, zdążymy przeskoczyć na O, wtedy stanie się coś takiego, co widzieliście przed chwilą i będziemy mogli wyłączyć prąd. I teraz już bez obawy o porażenie możemy przeskoczyć po całym napisie. Z tym tylko, że musimy troszeczkę ułożyć, bo litera L pod naszym ciężarem się trochę odchyli. Powskoczymy. No, tu mi się właśnie to nie udało, ale to nic. Jak wspominałem chyba w pierwszym poziomie, te save'y są ustawione dość gęsto, więc nie ma obawy, że będziemy musieli powtarzać cały poziom, albo przynajmniej dużą jego część. W momencie, gdy wskoczymy na L, musimy się trochę straszyć, bo L się trochę przegnie, a strzałka, po której przeskoczyliśmy, spadnie na dół. Tutaj to szkło troszkę pęknie, ale spokojnie, nie spadniemy tam. Tutaj bierzemy wózek, który musimy schuślać tak, aby wskoczyć na tą szybę z dość dużej wysokości i dopiero wtedy będziemy w stanie ją rozbić i zaśliznąć się na taką jakby świetlówkę, czy co tam jest. A właśnie o tym mówiłem. Po wskoczeniu na tą dolną świetlówkę trzeba szybko się z niej wybić, ponieważ po chwili się zrywa i musimy dolecieć do liny, po której właśnie się spuściłem. Następnie idziemy w lewo i rozwalamy tę konstrukcję. Następnie odbijamy w prawo i idziemy do kolejnej białej plamki, która spada na łeb. Pod jej wpływem idziemy do wiązki światła po lewej. Gdybyśmy nie rozwalili tej konstrukcji, mielibyśmy tutaj problem, ponieważ nie doszlibyśmy do światła. Pod wpływem światła się obracamy, idziemy w prawo. mapa. Tu jest skrzynka, która później nam się przyda, ale to później. Na razie idziemy pozbyć się tego białego badziewia z naszej głowy. Hoppa. Hop. Hop. Tutaj po nadarciu na ten przycisk musimy nacisnąć klawisz kierunkowy w lewo z celem takim, aby nasz Limbo jak najbardziej zwolnił. Chodzi generalnie o to, aby skrzynka, która zacznie być uwalniana pod naciśnięciem przycisku, żebyśmy uwolnili na niego skrzynkę i przeskoczyć piłetaczą, która ma wielką ochotę zabić ich na terenu przeciwnika. Na scenie musimy jeszcze raz przeskoczyć windę, przepraszam, nie windę, tylko piłę tarczową, wskoczyć na ten, rozhuśtać go i gdy już nam się to uda, przeskoczyć na kolejny zawieszony element. Z kolejnym elementem pójdzie nam już łatwiej, przynajmniej w teorii. Wystarczy go rozhuśtać i gdy znajdzie się on w najbliższej pozycji do całego elementu mapy, po prostu wyskoczyć z jak największym możliwym odbiciem. Teraz idziemy po skrzynkę, o której wspomniałem chwilę wcześniej. Przesuwamy ją na platformę, która udaje windę. W momencie, gdy winda dojdzie na piętro, musimy zrobić taki myk, aby tak przychylnie nam się nie przechyliło. W tym celu każemy windzie jechać w dół, z tym, że w momencie, gdy zacznie to robić, musimy złapać jej jakby pokład i zablokować przechylnie. Teraz popychając skrzynkę idziemy dalej. Kolejna dźwignia, która powoduje to, że opuści nam się lina. Ustawiamy sobie skrzynkę na tyle blisko liny, żeby z jednej strony zdążyć do niej dobiec, a z drugiej zdążyć się z niej wybić na linę, a potem gdy przełączymy dźwignię w pozycję początkową. Jeżeli wszystko się uda, musimy wyczuć odstęp czasu między opadnięciem jednej skrzynki a drugą. Zasada jest taka, że druga skrzynka musi opaść na pierwszą. To się udało. I konsekwencją tego będzie to, że piła tarczowa zrobi nam z naszego tyłeczka jesień średniowiecza. O właśnie, ma to wyglądać dokładnie w ten sposób. Skoro mamy drabinę, wspinamy się po niej. I mamy tutaj zagadkę polegającą na tym, że jako winda posłuży nam mucha. Z tym, że ten odcinek już trwa chyba z 20 minut, więc pozwolicie, że z muchą pobawię się już w drugim odcinku. A tymczasem łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam i kolejne części z gry Limbo. A także na inne moje produkcje, żeby nie było, że mam tylko Limbo na kanale.